Proszę Państwa, cóż za gol, cóż za niesamowita bramka, ależ cieszynka, samolocik, a niesamowite. Chcę unosić się na wietrze. Uwaga, czas na największy konkurs w historii kanału. Do wygrania mega wygodny fotel Diablo XI warty prawie 1000 zł. Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Musisz zasubskrybować kanał Candy Freestylers, zalajkować fanpage Diablo Chairs na Facebooku oraz regularnie oglądać i komentować filmy, aby mieć zwiększone szanse. Wyniki już 1 czerwca. Powodzenia! Witajcie, tutaj Kamcio z Candy Freestylers i kolejny odcinek Rapu w Prawdziwym Życiu, a dzisiaj właśnie, nie rap w Prawdziwym Życiu, tylko piosenki w Prawdziwym Życiu, ponieważ dzisiaj Roxana główną Węgiel. Bohaterką jest Roxana Węgiel, w skrócie Roxy. Chyba ją znacie z piosenki Lejlą, między innymi. Już na początku zostawcie łapkę w górę. Ile? 5000. 5000 bardzo nas zadowoli i zmotywuje do kolejnego odcinka. Może zrobimy maraton, więc łapkujcie, subskrybujcie, ponieważ lecimy w niesamowitym tempie jeszcze wyżej. Subskrybujcie 3 filmy w tygodniu, więc warto. Kto wie, czy już nie mamy 80 000 subskrypcji. Jeśli ten film wlatuje, to będzie może bardzo blisko nawet. Chyba, że już będziemy mieć, więc wielkie dzięki, jeśli jesteśmy już po właśnie tej granicy. Tak. Pamiętajcie o Instagramach, Instagram Marszpana. Jeśli go zaobserwujesz, otrzymasz spam like na profilu. Instagram Krzysia, jeśli go zafollowujesz, również otrzymasz lajki. Mój Instagram, zapraszam serdecznie, Instagram gospodarza. Instagram Czubiego, również wpadaj. Taka prosta zasada, zafollowujesz, otrzymasz lajki. My nie przedłużamy. W komentarzu jeszcze piszcie swoich raperów, wykonawców, artystów, youtuberów, jakich chcecie zobaczyć w kolejnych odcinkach tej serii. Zapraszamy do oglądania. Jak tam? W sobotę był ciężki trening, co? Czuję coraz mocniej dzień po dniu. Czy ja nie mogę chodzić raz do trenerze. Nie. Są zakwasy. Może mnie trener złapać? To dobry trening był. Nie. Krzysiu? Co? Krzysztof. Dzisiaj się dobrze już czujesz mniej więcej? No tak mniej więcej, ale bardziej mniej niż dobrze. Aha. Sławka. Ale dzisiaj zagrasz? Ja mogę zagrać. Znaczy, ja bym wolał, żeby Kamil zagrał, ja, ale... Ja widzę, że ty właśnie tak... No, nie. Boli cię strasznie. Ja widzę to, więc dzisiaj jeszcze sobie usiąść na ławce. A tak to bym grał. Krzysiu. Tak to bym grał. Lecisz. No to się poświęcisz. Tak, oczywiście. To następnym razem. Następnym razem. Żubik. Piłka nożna to coś, co w życiu najpiękniejsze, najsenniejsze. No jak tam, trenerze? Coraz więcej gwizdów, wyśmiewają pana. Spokojnie. Mam niepokorny stan. Spokojnie, ja się niczym nie przejmuję. Zaczynają bić już naszych. A to Kamil chyba, nie? A to Kamil. Ej, weź może... Patrz. Przybliżenie. Ej, patrz co robią. O Jezu, serio? Aż tak? Minuta, dwie, przede mną cel. Słuchaj, Krzysiu, wchodzisz, wiesz co robić? No nie wiem, co robić. Cholera, wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem! Słuchaj. Mknij na oślep, gnaj. Ale jak na oślep, że... Zres... O, o kurde, no dobra. Jak zrobić? To mogę spróbować. Spróbuj tam. Wiadomo. Nie wychodzi? Nie. To nie jest proste, wiem. Kurde no. Sięgam, gdzie nie sięga wzrok. I co? Słuchajcie, wiem, że już długo trenujecie, ale no chciałbym wam się spytać po prostu jedną rzecz. Kim byście chcieli być w przyszłości? Ja wiem, że... Mogę być tym, kim zechcę. Ja będę piłkarzem, ja będę grał w największych klubach, dzięki panu. Dobra, będę wiedział dobra. Po prostu różne języki, znał tak. No dobra, dobra. Naszym. Dobra, no, dzięki. No, cześć. Dobra, a Krzysztof? Ja bym chciał być nufroficystą. Nufroficy... A na czym to polega? Badanie ciśnienia w piłkę, koszykówki.
Co? Widzisz, ty chyba zgłupiałeś. Cicho bądź. To jest moja pasja. No, ale to widzicie, jakoś nie pada, no. Szanuję, strasznie szanuję. Dziękuję. Nufroficysta. A jakby nufroficysta nie wyszedł, to masz jakieś plany poboczne? No ewentualnie mogę być jakimś tam piłkarzem czy coś, ale... A z tego się utrzyma, z nufroficysty? No tak, właśnie z... Ja kiedyś byłem nufroficystą. No przecież. Tak? Tak. Dzień dobry, asystencie. Dzień dobry. Jak tam jest szansa, że utrzymamy się w lidze? No wiesz... Wciąż niepewna jest przyszłość. No ale to na czym my stoimy? Ja nie wiem, które w lidze, nie wiadomo, wiesz, czy się utrzymamy. Stoimy? Zależy od innych meczy, że się utrzymamy? My stoimy na gównie. Totalnie na gównie. Nie wiemy, że... Na psim łajnie. Nie damy rady w ogóle się utrzymać w lidze? No tak. Jest źle z drużyną? Tak średnio bym powiedział. Trenerze, no to wina trenera pewnie. No, już piję ciągle. Trenerze, co będzie jak będę musiał odejść z tego klubu? Nie powiem stop, nie powiem stój. Ale że... Dlaczego? Możesz po prostu pójść. Dobrze, że na szczęście mogę zostać, prawda trenerze? Zostaw mnie. Bo zaraz cię naprawdę wydolę stąd. Chcesz tego? Nie wybieram dróg na skrót. Krzychu, siema. Siema. Słuchaj, mam do ciebie niesamowitą sprawę. Słucham. Obiecuję, że twój świat zabierze barw. Barw Sosnowca. Nowego klubu. Zagłębie Sosnowiec. Sosnowiec? No. Tak średnio się cieszę. Co ty mówisz? Znaczy i tak lepiej niż tu, ale... W sensie i tak na wypożyczenie. Na wypożyczenie. A na ile? Na dwa mecze. Na dwa mecze? A, pasuje? Pasuje. Jesteśmy ugadani. Matko Święta. Krzychu. Oddech złapie, zacznij znów od nowa. Pomaga? Krzysztof, pomaga? Krzysztof, no kurwa! To jak? Usta. Krzysztof. Kamil! Trwaj, powstań i walcz. Dalej! Uciniesz? Dam radę? Teraz? Oczywiście wypadek przy pracy był wcześniej. Trenerze? Panuje pan nad klubem? Ogólnie? Trzymam z całych sił za ster. To czemu nie ma papieru toaletowego w szatni? Ty miałeś załatwić papier toaletowy. Nie, pan z trenerem. Dawałem ci ostatnio 10 groszy na papier toaletowy. Nie dało co się. Co z tym zrobiłeś? Nie dało się kupić rolki. Pan jest odpowiedzialny za nasze zdrowie, higienę, utrzymanie w szatni. Ale co pan powie? Jeszcze raz. Ty i tak higieny to ty nie przestrzegasz. A Krzysztof sobie sam przynosi no, wszystko. Ja zawsze ręką, nie? Co papier sobie jak. Można ręce umyć tam. Dokładnie. Wczoraj znowu nie wyszło. No to pana wina, moi znajomi. Pan z tam roszadę zrobił w ostatnich minutach. Co pana wina? Co pana? Załatwko. Zostawiam cię. Mogę? Panie asystencie, ale... Ale bez trenera pan... O kurwa, Daguś, znowu ty! Cześć, Mariczka! Mua, mua, mua. Co u ciebie? Cześć, Matko Święta, dawno cię nie widziałem. Ja ciebie też. Wie. Ostatnio w ogóle se weszłam na YouTube, nie? Słyszałeś tej nowej piosence? Lay low. Cześć? Lay low? No masakra, kurwa, jak ona się ubiera i ja pierdolę. Przecież ja to widziałam. Czarna koszulka do różowych spodni. No przecież to zajebiście ja wyglądało. Ja pierdolę. Kurwa, weź. Nie denerwuj mnie nawet. Nie odpierdalaj. Bo wszystkie rzeczy mi zawypadną. Ona ma 14 lat, pięknie śpiewa. Ja pierdolę, kurwa, masz 1000 chuj. No nie wytrzymam teraz. Jak ona tak wygląda, nie? Przestań. Ona jest naprawdę dobra. Dobra.
dobra. Jest dobra, powtórz, że jest dobra. Jest dobra. Jest dobra. No kurwa. No jest dobra. To ma być family friendly content, więc proszę nie wyzywaj. Co to znaczy family content? To jest rodzina... Przyjaźni content? Przyjaźni. Kurwa, cztery z angielskiego! Daguś! My musimy mieć kurwa zarabiać w Anglii miliony. Mówisz? Na Louis Gucci Trash Advance. Saj. Co? Powiem ci coś. Saj. W kieszeni, no. Może nie w tych spodniach, ale w kieszeni mam dwa bilety do LA. O, lecimy moja droga! I zabieram tatę. Tatę zabieram. Bo on jest niepe. O kurwa. Wielkie dzięki za obejrzenie tego filmu do końca. Standardowo, jeśli się wam spodobał film, zostawcie łapkę w górę, bo to nas bardzo motywuje. 5000 i będziemy bardzo zadowoleni. Pamiętajcie o subskrypcji, ponieważ lecimy w niesamowitym tempie jeszcze wyżej, więc subujcie 3 filmy w tygodniu, więc naprawdę warto. Dzwoneczek jest, pamiętajcie. Instagram Marszfana. Jeśli go zaobserwujesz, otrzymasz spam like na profilu. Instagram Krzysia. Zapraszamy serdecznie. Mój Instagram wpada, Instagram gospodarza, Instagram Czubiego. Jedna zasada, zafollowujesz, otrzymasz lajki, w komentarzu piszecie, jakich kolejnych wykonawców, artystów, youtuberów chcecie zobaczyć w kolejnym odcinku. Marcin, chcesz coś powiedzieć teraz? Ja pozdrawiam wszystkich fanów i lecimy dalej. Lecimy dalej z kanałem, lecimy dalej z odcinkami. No mówię, jeśli będzie dobra, duża aktywność, dużo lajków i w ogóle itp. to robimy maraton. Tak jest. Bądźcie z nami. Cześć.